spłonął dom Blanki Lipińskiej. Autorka erotyków nie kryje ten, z którego tak bardzo się cieszyłam. We wrześniu 2022 roku pochwaliła się, że zainwestowała w kolejną nieruchomość. Blanka Lipińska kupiła dom z pięknym ogrodem, kawałkiem lasu i rzeczką obok. Wymarzone miejsce do odpoczynku. To tam chciała uciekać od zgiełku miasta. Niestety, w czwartek 22 grudnia, autorka książki 365 dni poinformowała, że jej nowa posiadłość spłonęła. Jeszcze kilka miesięcy temu Blanka Lipińska z radością opowiadała o swoich inwestycjach w nieruchomości. Oczywiście, że inwestuję, bo to jest najbezpieczniejsze moim zdaniem lokata kapitału. Poza tym nieruchomości idą tak w górę, że kupujesz coś i od razu na tym zyskujesz, mówiła w jednym z wywiadów i pochwaliła się, że kupiła nowy dom niedaleko stolicy, godzinę drogi od Warszawy. Dom z działką, rzeką, lasem. Absolutnie zaczarowany ogród, długa trawa, niezaprojektowany ogród. Dom drewniany, który jest stary i rozsypujący się. O Boże, jakie to będą koszta? Zapowiadała w rozmowie z serwisem Jastrząb Post. 22 grudnia autorka serii 365 dni poinformowała w mediach społecznościowych, że przeżywa trudny czas, ponieważ jej oaza stanęła w płomieniach. Choć dom wymagał remontu, miała wobec niego wielkie plany. Wiele zmartwionych wiadomości od was dostaję. Kochani, żyję. Chciałabym powiedzieć, że mam się dobrze, niestety, nie mam się dobrze, bo przedwczoraj w nocy spalił się mój dom w lesie. Ten, który niedawno kupiłam i ten, z którego tak bardzo się cieszyłam, zaczęła swoją smutną opowieść Lipińska, jest to dla mnie trudny czas przedświąteczny. Nie chcę tutaj udawać, uśmiechać się, jestem słaba w udawaniu. Nie umiem tego robić i nie chcę. Teraz jest czas na to, żebym poradziła sobie ze stratą, a potem przyjdzie czas na odbudowywanie tego domu. Wesołych świąt, powiedziała zatroskana. Nie zdradziła na razie, czy ma plan odbudowywać nieruchomość oraz jaka jest skala zniszczeń. MJM. Blanka Lipińska pokazała zdjęcie, na którym ważyła 84 kg. Nie mówcie mi, że nie wiem, jak jest być plus size. Burza po słowach Blanki Lipińskiej. Uderzyła w program Dowbor, teraz się tłumaczy. Blanka Lipińska postawiła na zmianę wyglądu. Jaką metamorfozę przeszła na fotelu fryzjerskim?